Już nie będzie trzeba przenosić firmy w obszar specjalnej strefy ekonomicznej, by uzyskać ulgi podatkowe. Prezydent Andrzej Duda podpisał nową ustawę, na mocy której cała Polska staje się specjalną strefą ekonomiczną. Z zachęt podatkowych będą mogły korzystać również małe firmy. Co to oznacza dla suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej? W tej chwili przyporządkowane zostaną obszary i Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna obejmie województwo podlaskie, dwa powiaty z województwa warmińsko-mazurskiego i część powiatów z województwa mazowieckiego. To pierwsza taka dla nas istotna i dla przedsiębiorcy informacja, do kogo bezpośrednio się zwrócić, by otrzymać tą nową decyzję o wsparciu. Nowa ustawa wprowadza również inną, niezwykle istotną zmianę. Inwestycja na terenie każdej gminy czy na gruntach prywatnych, czego od ubiegłego roku nie można było robić. Nowe przepisy uzależniają warunki zezwolenia i wysokość preferencji od wielu czynników. Są to między innymi miejsce inwestycji, jej charakter i jakość tworzonych miejsc pracy oraz innowacyjność. Ustawa wskazuje jednak dwa zasadnicze rodzaje kryteriów: ilościowe i jakościowe. Do pierwszych zaliczyć można na przykład wysokość planowanej inwestycji, do drugich chociażby współpracę z ośrodkami badawczo-rozwojowymi. Przywilejami podatkowymi objęte zostaną przede wszystkim przedsiębiorstwa mające wpływ na konkurencyjność i innowacyjność regionalnych gospodarek. Wysokość preferencji jest zachęcająca. Zostają w naszej części najwyższe ulgi, czyli 50, 60, 70%. Myślę, że to korzystna zmiana dla przedsiębiorców. Są pewne obostrzenia, ponieważ trzeba będzie ponieść pewne nakłady inwestycyjne minimalne, jak też spełnić kryteria jakościowe, ale nie sądzę, by one w jakiś sposób blokowały rzeczywiście rozwój przedsiębiorczości. Stąd uważam, że przedsiębiorcy na terenie Polski, wszyscy przedsiębiorcy, a szczególnie pewnie średni i mali, skorzystają z tych nowych rozwiązań. Zdaniem prezesa Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej zmiana w zasadach funkcjonowania stref specjalnych szerzej otwiera drzwi przedsiębiorcom. Sądzę, że poprzednie przepisy trochę blokowały te możliwości, ponieważ nie każdemu ta lokalizacja, którą posiadaliśmy, odpowiadała. W tej chwili, tak jak wspomniałem, przedsiębiorca, który ma swoje grunty, spełni warunki, będzie mógł na tych swoich gruntach realizować nowy projekt inwestycyjny i taką ulgę uzyskać. Po drugie, no ten obszar znacznie się zwiększa. W każdej gminie, gdzie znajdują się tereny inwestycyjne, czyli przeznaczone pod przemysł, składy spełniające te warunki są w tej chwili, można powiedzieć, objęte taką ulgą i w tych gminach sądzę, że znajdą się chętni, często lokalni przedsiębiorcy, właśnie mali, średni, którzy skorzystają z tego nowego rozwiązania. Dla większości przedsiębiorców kluczowe jest, czy stać ich na inwestycję o wymaganej wartości. Ile zatem trzeba w firmę włożyć, by skorzystać z przywilejów podatkowych? Dla dużego przedsiębiorcy, tam gdzie stopa bezrobocia jest poniżej 60% średniej krajowej, czyli bardzo niska, jest to rzeczywiście kwota dosyć duża, bo jednorazowa, minimum 100 milionów złotych, ale gdzie przekracza 260% średniej krajowej, czyli tam, gdzie jeszcze ten problem bezrobocia występuje, to duży przedsiębiorca musi zainwestować tylko 10 milionów złotych, a jeżeli chodzi o średniego, małego, to proporcjonalnie o ponad 90% te wymogi są zmniejszone. Czyli myślę, że nie będzie to stanowiło takiej przeszkody, która by uniemożliwiła otrzymanie tej decyzji o wsparciu. Jeżeli chodzi o kryteria jakościowe, też spośród 10 punktów, które trzeba uzyskać w naszej tutaj części, w naszym województwie, trzeba będzie uzyskać tych punktów 4. Z tego, co patrzyłem, myślę, że też przedsiębiorcy takich problemów mieć nie będą. Zdaniem Leszka Deca nowe zasady dobrze wpłyną nie tylko na ilość inwestycji. Chodzi głównie o to, by te inwestycje były i nowoczesne, technologiczne, ale by w związku z wejściem tej nowej ustawy skorzystali też pracownicy, bo część spraw związanych z tymi spełnieniem kryteriów jakościowych dotyczy choćby poprawy warunków pracy pracowników,
ewentualnych podwyżek. Stąd sądzę, że nie skorzystają nie tylko przedsiębiorcy, ale też pracownicy pracujący w firmach. Nowe przepisy czekają na publikację i wejdą w życie 14 dni po ukazaniu się w Dzienniku Ustaw.